W dzisiejszym odcinku Żabsonatorium. Otwieramy akta tajemnic. Znaleźliśmy dom seryjnego mordercy. Elo, nadaję z siedziby Żabsona. Jedziemy na dwa koncerty. Kalisz i Gorzów Wielkopolski. Było trochę stresu, bo... Mieliśmy planowany wyjazd do 17, a o 17 otworzyłam oczy. Ale spoko, jest godzina 17.45 i nadal nie wyjechaliśmy, więc... Skunhead jebie wódkę, powstaje o 7 i leczy się z Kunkiem, Skunhead! Siemano, siemano, vlogi internaziomalskie. To jest początek wakacyjnego turu. Pierwszy przystanek Kalisz. Jest to koncert, mój pierwszy w Kaliszu, więc mam nadzieję, że będzie wspaniale. Ludzie już krzyczą coś, więc chyba czekają. No i co? Zaraz to zobaczycie, ale czuję, że dzisiaj jeszcze spotka nas parę przygód, więc zostańcie z nami. Elo! Biorę bóg, jak gasza mam, panie duch, hotel paradise, każda dupę ma super size. Wyszar mód, wymysza na wajc, my mind through, tyka paraglajc, chłop mań szu, ale sam to bajc. Kalisz to żoman, Kalisz to żoman. Niech żyje nam. Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. A kto z nami się nie zjara, to niech wypierdala. Życzenie? Oczywiście pomyślał, że zawsze chce grać trasę z Żabsonem. Miejmy nadzieję, że się spełni. Tak, Kalisz miastem mostów. 70 mostów w Kaliszu, zupełnie niewidocznych, ale obecnych. Jeśli chodzi o centrum, w tej chwili jest w remoncie plac przy ratuszu, ale fajne miejsce, zwłaszcza kamienice dookoła, dużo zyskały podczas listy papieża 20 parę lat temu, kiedy wszystkie były odrestaurowane. Kalisz jest dużo takiej zabudowy starej, niezniszczonej, tak? No, Kalisz jest najstarszym miastem w Polsce. Naprawdę? Tak. Tam jest co? Tam była fabryka fortepianów, czy jest dalej? A tutaj nie, tu jest już budynek komercyjny. W Kaliszu jest chyba jedna prosta istniejąca do tej pory techniką budowy fortepianów. A jeszcze taką ciekawostką, która jest mało chlubna, jest to, że jednym ze wspólników Fibigiera, właściciela tej fabryki, był pan o nazwisku Arnold, którego syn znany jest z lat 70. jako władca much, czyli ten morderca. Który na Śląsku w Katowicach kobiety gotował w garbu, nie? My znam stamtąd historię, kryminatorium jest o tym. Ale tutaj jest taka ulica Cudów, też kiedyś była bardzo bezpieczną ulicą, niedaleko stąd nazywa się Jabłkowskiego. On tam mieszkał i stąd wyjechał do Katowic, no niby za chlebem, nie? Przepyszne, naprawdę, proszę pana. Naprawdę jest pan tutaj królem Kalisza. Już robię tylko zooma na to mięsko. Świetny burger. Oj, prawie byłem za blisko. Przepyszny hashtag burger, polecamy, wpadajcie tutaj. Żabsonatorium. Otwieramy akta tajemnic. Zapraszam was tutaj. Znajdujemy się w Kaliszu, z którego pochodzi Bogdan Arnold, zwany też władcą much. Jego zbrodnie są nie do opisania, a brutalność i obrzydliwość tych zbrodni na długo zapisała się w historii Polski. Bogdan Arnold urodził się w 1933 roku w Kaliszu. W wieku 27 lat wyprowadził się do Katowic, gdzie mieszkał w kawalerce na poddaszu kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 14. Z czasem to miejsce stało się obszarem jego okrutnych zbrodni. Jego pierwszą ofiarą była 30-letnia prostytutka Maria B., której ciało ukrył w tapczanie, a następnie ugotował jej głowę w garnku. Jego kolejne 3 morderstwa również dotyczyły kobiet o tej profesji i dochodziło do nich, kiedy Arnold był pod silnym wpływem alkoholu. Wszystkie ciała składował w swoim mieszkaniu. Z kawalerki wydzielał się obrzydliwy odór, aż parą pod drzwiami na korytarz wyłaziły chmary robactwa i much. Stąd jego pseudonim Władca Much. I słuchajcie, tutaj pierwszy przystanek na drodze. Zobaczcie tutaj, fabryka fortepianów. Arnold i Fibiger. Fibiger to był wspólnik, natomiast Arnold to był ojciec tego właśnie przyszłego seryjnego zabójcy. Trafiliśmy na to przypadkiem. Ja sam jestem ogólnie mega fanem tego true crime. Przez lilkę się wkręciłem w chuj w to. I teraz mamy taki challenge, żeby znaleźć rodzinny dom tego Arnolda, Bogdana Arnolda, bo wiemy już, na jakiej ulicy się znajduje ten dom. Nie wiemy, jaki to jest numer, więc tak naprawdę zamierzamy teraz pojechać i pytać się ludzi jakichś lokalnych, najlepiej najstarszych, jacy tam są, gdzie może być ten dom. Chcemy to znaleźć. Jest to dla mnie niesamowita, ciekawa historia i tutaj po okruszkach chcemy dojść do po prostu prawdy. Dawaj się. Pytanie lekko historyczne. Stąd wiemy, że pochodzi ten Bogdan Arnold, zabójca taki. Co jego ojciec miał tą fabrykę. Aha, no, no. Fabrykę fortepianów. I nam powiedzieli, że na Jabłkowskiego oni mieszkali. A to nie wiem. Nie wie pan. Nie wiem. Ale dziękujemy bardzo. Przepraszam. Miłego dnia. Nie ma za co. Nie wiecie, gdzie był dom seryjnego zabójcy.
Nie. Nawet nie wiecie, że coś takiego było tutaj. Nie, nie mam pojęcia, Kalisz. Ja akurat nie jestem kaliszaninem, tylko tu się ożeniłem. Okej. Ja się tu urodziłem, ale jestem za młody, że mam taki, wiecie, rzeczach wiecie. Nie, no. Ja ci powiem, jak nie przeszedł pod ratusz, to jakby kogoś starszego spotkał, to można się dowiedzieć. Oczywiście. My spróbujemy tutaj może, na ulicy ktoś będzie wiedział. Może oni coś ukrywają, może nie chcą mówić. Mamy takie pytanie. Szukamy domu rodzinnego tych Arnoldów. Jest, to ja nie wiem. Nie wie pani? Nie. A wie pani, że seryjny morderca to był? Stąd pochodzi, z tej ulicy? Było na partach kaliskich. Może pani nam pomoże? Weź się, uspokój. Oni tutaj nie mieszkali. A gdzie mieszkali? Nie wie pani. Na Chopina. Na Chopina mieszkali? Przy tej fabryce? Nie wie pani. Słucham? Kamienica po prawo. Tak? Tak. Super, dziękujemy bardzo. Co pani powiedział? Mama, babcia? Jest! Udało nam się, kurwa! Jara się tym w chuj! Ale zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że ludzie, którzy mieszkają na tej ulicy, nie wiedzą, że taka historia się tutaj wydarzyła. Znaczy, ona się nie wydarzyła tutaj, ale że człowiek, który stąd pochodzi, był taką osobą i jakby ludzie nie kojarzą tego w ogóle. Aż dziwne, że ta historia nie dotarła. Wręcz bym powiedział, że wydaje się ona taka lekko przemilczana. Dobra, jest otwarte, chodźcie. Po niemiecka kamienica. Podwórkiem z tyłu. Z trzepakiem. Czy trzepaksa tutaj zrobić? Dobrze. No. Udało nam się. Dotarliśmy pod kamienicę, w której mieszkał, wychowywał się Bogdan Arnold, seryjny zabójca, władca much, który popełniał te przestępstwa w Katowicach, ale pochodzi z Kalisza. Wychował się dokładnie w tej kamienicy. Teraz ostatnie próby ewentualnie uzyskania numeru mieszkania. Największy hardcore był, jakbyśmy weszli do tego mieszkania. Sami nie wiemy, co się wydarzy, oglądajcie do końca po prostu to. My tu jesteśmy w poszukiwaniu historii, w poszukiwaniu informacji. O nie, Iszu. Od cudów to nie chcą się... Nie, od cudów, o tych rodzinie Arnoldów chcieliśmy wiedzieć. Bo... A to tutaj na pierwszym piętrze ci państwo będą więcej wiedzieć. Robi się coraz dziwniej. Ja to tak życzę. Nie, gdzie tu? W życiu nie słyszałam o takich Arnoldach. Jak... Pani ale... mieszka od zawsze? 70 lat. Ja słyszałam w telewizji o tym, praktycznie gdzieś w gazecie. Dziękujemy pani tutaj! Nie ma za co. Pani jakaś powiedziała, że coś jej świta. Nie wie dokładnie, bo szukaliśmy już numeru mieszkania. Mieszkanie to było na samej górze. A wie pani po lewej, pani po prawej, mama? To było takie tutaj okno, jak pan ma na końcu ostatnie piętro, takie jedno okno, takie całościowe, plastikowe. Ostatnie piętro, to mi pasuje. W Katowicach on mieszkał też na ostatnim piętrze, na poddaszu. Słuchajcie, to mieszkanie znajduje się nad nami, w okolicy tutaj poddasza najwyższego piętra. Ale niestety, zobaczcie, jest kłódka, jest zamknięte, nie da się wejść. Wyglądają te okna na dosyć wyremontowane i dosyć nowe, więc wygląda, jakby ktoś tam mieszkał naprawdę. Ale widać, odgrodził się. Może, nie wiem, nie mieszka tam cały czas, albo może zależy mu, żeby nikt tam nie wchodził i mu nie truł. Tak czy siak, misja sukcesem zakończona. Znaleźliśmy dom seryjnego mordercy w Kaliszu. Pamiętajcie, jako detektywi nie jesteśmy nieomylni. Bazujemy tylko na informacjach od ludzi tutaj, od lokalsów. Więc jeżeli wy posiadacie jakieś informacje, albo na przykład, nie wiem, wiecie, że to nie jest to mieszkanie, że to nie jest ta kamienica, piszcie do nas, wysyłajcie do nas wiadomości. W następnym odcinku, jeżeli dowiemy się czegoś nowego o tej sprawie, to dorzucimy wam po prostu. I sprostujemy. Sprostujemy, tak. Już mamy dalsze plany, wiemy, co stanie się w tym odcinku. Tak naprawdę zainspirował nas Kalisz i ten pan z tego hashburgera. Hashtag burgera, przepraszam. Hashburger to też by była niezła restauracja. If you know what I mean. Kręciliśmy się w tą historię i prawdopodobnie uda nam się znaleźć jeszcze jedno miejsce związane z tą osobą, ale to nie będę tego mówił, bo to już zespoileruję za dużo. Tak czy siak, jedziemy dalej. Dzisiaj koncert w Gorzowie razem z Oki, Malik Montana jest, Michel jest, pełno ludzi, jest tyle ludzi, że nawet ciężko ich wymienić. Dzięki, stoi. Masz 10 groszy na szczęście. Gdzie na byku? Miło mi. Dobrze. Dzisiaj byliśmy na tropie seryjnego zabójcy z Kalisza. Elo. Nie no, po prostu kurwa true crime detectives. Wiesz, o co chodzi? God mode, moja niunia Catwoman, moja fura bad mode, czuję się jakbym był bogiem. God mode, moja niunia Catwoman, moja fura bad mode, czuję się jakbym był bogiem. God mode. W worku są brudne ciuchy, ale wczoraj i dzisiaj rozdzielone, bo też wczoraj wyschły. I patrz, jak ja to zrobiłem. Z jednego worka. Pan to tylko. Duffelback. Balenciaga, wasz.
Ja mam opanowany Balenciaga, bo kurwa do końca. To jest tak zajebiste, bo mówisz, że to jest poduszka, a tak naprawdę to jest twoja torba. W podręcznym bagażu, nie musisz kupować rejestrowanego. Niemożliwe, jak załadować w tylko 5 schabów. Możliwe tylko, żeby to przetworzyć. Masz za mało ramu, płynę z dźwiękiem miasta poprzez syf ludzki. Chodź. Nie. Masz. Nie. I wódkę się. Nie. Chicago. Wszystkie fajne dziupeczki się dzisiaj wieczorkiem. Dzwońcie, kurwa. Po te teksty, kurwa. Chicago, kurwa. Lustrzane drzwi w pokoju, nie wiadomo. Otwieramy je. Drzwi? I są ukryte kolejne drzwi. Ja to zrobiłam. No tak, nie. Ja to sama najpierw otworzyłam przecież. Nie wiem, co ja zacząłem. Dużo łóżek i ludzie jakby się podnieśli. Siemaneczko, siemaneczko. Witamy was w następnym tygodniu naszej trasy koncertowej. Ale pamiętajcie, nasze śledztwo się nie kończy. Mierzamy dzisiaj do Bukowa, a niedaleko Bukowa są Katowice. A w Katowicach żył i mordował Bogdan Arnold, władca mu. Karol Krzewka. Ja nigdy nie skakałem na skakacy. No, no to wiesz. Nie no, tu jest za mało miejsca. Czekaj, chodź tam. Ej, podskoczyłem parę razy. No dobra, chcesz to? Patrz. O kurwa. Katowice, 1 lipca, godzina 3.25. To właśnie w tym mieście mieszkał i zabijał swoje ofiary Bogdan Arnold. Już jutro postaramy się odnaleźć miejsce, w którym dokonał on tych makabrycznych zbrodni. O kurwa, wygląda strasznie. Chyba tamta, z tą wieżyczką. Tak, tak, tak. No, jest Dąbrowskiego 14. Katowice, ulica Henryka Dąbrowskiego 14. To właśnie tutaj mieszkał seryjny zabójca Bogdan Arnold, pseudonimie Władca Much. Nie tylko mieszkał, ale też tutaj doszło do jego wszystkich zbrodni. To właśnie w tym mieszkaniu razem z czterema ciałami spędził on 8 miesięcy. Ja mieszkałem kiedyś na poddaszu, właśnie myślę, że w podobnym takim mieszkaniu, zmienionym z pralni, suszarni. Kiedy już zbliżało się lato, czyli mówię już o wiośnie tak naprawdę, nie spędzałem tam dni praktycznie w tym domu w dzień, bo nie dało się wytrzymać tam z gorąca, tak? Więc tutaj mówimy o czasach, w których nie było klimatyzacji, nie podjął ten człowiek żadnych prób chłodzenia tego zamrażania i po prostu przez 8 miesięcy te ciała na tym poddaszu gniły. Cała akcja skończyła się około czerwca, z tego co pamiętam, no to czerwca, od października, tak? Do czerwca to trwało. To wyobraźcie sobie, co to musiało być. Tutaj właśnie to pytanie zawsze jest zadawane przy tej sprawie. Jak to było, że nikomu to nie przeszkadzało, nie? Wszyscy ludzie to czuli w tym budynku. W sąsiadce nawet przychodziły jakieś larwy do drugiego mieszkania, bo rozmawiała z tym Bogdanem Arnoldem, żeby coś z tym zrobił, że to jest zapach psującego się mięsa, że ona wie, jak pachnie psujące się mięso. No i no, chyba domyślała się, kogo to jest mięso. No i teraz pojawia się pytanie, czy to po prostu ludzie byli obojętni, czy bali się prawdy, czy samego może Bogdana Arnolda, czy może zgłaszali to, a była to po prostu niefrasobliwość organów ścigania. Jedyną osobą, która się zgłosiła, była kobieta, która uciekła z tego mieszkania. Niestety trudniła się ona prostytucją, przez co w tamtych czasach no, została totalnie zignorowana przez po prostu milicję. Kamienica sama w sobie według mnie no ma klimat mocny. Wygląda jakby tu się coś działo. No co, zobaczymy, czy uda nam się wejść w ogóle do tego budynku. Spróbujemy zadzwonić, spróbujemy jakoś się dostać, spróbujemy dojść na samą górę. I no musimy wejść tam na podwórko. Co, stamtąd zobaczymy to okno. Halo? O, seryjny mordercy Bogdanie Arnoldzie. Który tu mieszkał? Tak, oddzielam. Pod dziewiątą, tak? Na samej górze, no. Mamy to, weszliśmy do środka tej kamienicy, udało nam się. Mamy farta, bo wszedł jakiś ziomek i nas po prostu wpuścił. Z tego okna prawdopodobnie. Sąsiad zauważył, przyszedł do niego kolega. Powiedział mu, że od jakiegoś czasu widzi, że za gazetami są zaklejone okna na tamtym poddaszu. Po prostu te gazety zaczęły się ruszać, że po prostu one się ruszają. I razem dojrzeli chmary much. Są to muchy plujki. Więc stwierdzili, że pójdą zgłosić tą sprawę na milicję. Wtedy przyjechała tu straż pożarna. Weszli przez to okno. Aż na sam ten dach samego lokatora tego mieszkania nie było w nim, ponieważ wiedział, że już to są jego ostatnie dni na wolności, że po prostu szambo się wylało.
że tak powiem, i raczej nie uda mu się dłużej skutecznie uciekać. No i w tym mieszkaniu zostały te cztery ciała. I kiedy strażak po prostu rozbił to okno, no to powiedział, że bez maski gazowej tam on nie wejdzie. Założył tą maskę gazową, otworzył drzwi z drugiej strony, no i wtedy tak naprawdę policja dowiedziała się wszystkiego, milicja. Słuchajcie, teraz pójdziemy na górę tego budynku. Zbliżymy się, że tak powiem, do tego mieszkania. Ktoś może nam powiedzieć parę słów? Kojarzy pan, czy pan nie mieszkał wtedy? Wtedy nie mieszkałem, niewiele mogę powiedzieć. U sąsiadki spróbowaliśmy szukać, ale chyba tej sąsiadki nie ma już tutaj, nie wiem. Nie żyje. Chyba to była ostatnia pani, co go znała w ogóle. Pozostałe osoby, w większości to są nowe. No rozumiem. Także ja panu nie pomogę. Dzięki panu wiemy, że po prostu już też ostatnia osoba, co mogła o nim dużo powiedzieć, już nie ma jej tutaj. Słuchajcie, i to już koniec naszego śledztwa, mógłbym powiedzieć, śladami Bogdana Arnolda, seryjnego zabójcy. Co wiemy? Dzięki temu, że tutaj przyjechaliśmy, dowiedzieliśmy się niestety smutnej rzeczy, że tak naprawdę ostatnia żyjąca osoba znająca władcę much, ta pani odeszła z tego świata. Pani, która była jego bezpośrednią sąsiadką z dołu, czyli tak naprawdę najbardziej czuła ten smród i wpływała na nią ta sytuacja najbardziej. Na YouTubie jest wywiad z tą panią. Tu macie link. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tej sprawie i bardziej z tej perspektywy właśnie sąsiadki tego człowieka, to możecie sobie sprawdzić to. Wiemy też, że mieszkańcy są świadomi. Jak mijaliśmy tego pana, to on dokładnie wiedział, o kogo chodzi, które mieszkanie. No bo też myślę, że ciężko być mieszkańcem takiej kamienicy i nie wiedzieć, że ktoś zamordował cztery osoby w niej. Dwa mieszkania, z tego co widzę na samej górze, są w ogóle wyłączone z użytku. To było to dokładnie takie mieszkanie, jak się spodziewałem, czyli typowo poddaszane mieszkanie, które nie powinno być tak naprawdę mieszkaniem, ale ktoś je przerobił na mieszkanie. No ma jakąś ciężką energię to miejsce. No to okno z zewnątrz wygląda upiornie i to wszystko wygląda upiornie. I się zastanawialiśmy, czy to w ogóle na przykład wpływa na cenę wynajmu mieszkania w tej kamienicy, czy tam kupna. No bo jest to jednak taka historia mocno obciążająca jakiś budynek, no i ja na przykład bym nie chciał w takim mieszkać, szczerze mówiąc. Dziękujemy wam za tą podróż. To był początek naszej letniej trasy, ale też początek naszych ciekawych vlogów z lata. Postaramy się jak najwięcej jakichś lokalnych historii wam przemycać. Nie będą one zawsze o mordercach, żeby nie było, chociaż jaram się bardzo tematem true crime. Bardzo się wkręciłem przez kryminatorium między innymi Marcina Myszkę. Pozdrawiam bardzo serdecznie. I to była taka historia, która tak naprawdę trafiła na nas przypadkiem w Kaliszu, ale wzbudziła naszą fascynację, że możemy pójść po tych krokach, po tych śladach. Doprowadziła nas tutaj, w ogóle się tak ułożyło, że graliśmy tydzień po tygodniu w tych dwóch miejscach. I powiem wam szczerze, naprawdę jest to zajawka, szukanie takich rzeczy, odkrywanie. Rozmawianie z ludźmi czasami też. Tak, rozmawianie z ludźmi, dowiadywanie się, jakaś taka wizja lokalna, bym powiedział. No po prostu troszkę się czułem, jakbym po okruszkach miał dotrzeć do chlebka, do całej prawdy. A oczywiście, żeby było jasne, dla nas ta historia jest bardzo tragiczna, ale jakby równie zastanawiająca. Chcieliśmy to zobaczyć na własne oczy, jak wygląda ten budynek, jakie to były odległości, jakie było to mieszkanie, żeby tak fajnie sobie uzmysłowić tak naprawdę, w jakiej to się działo skali. No i działo się w bardzo małej skali. Ta klatka jest mała. No tak, ta kamienica jest mała. Ta kamienica jest mała, to mieszkanie było małe, to wszystko działo się naprawdę na małym metrażu, a działy się okropne rzeczy i tak jak mówię, no nikt nie przerwał tego, więc tragiczna i zastanawiająca historia prosto z naszego polskiego podwórka. Może kiedyś Netflix się za to weźmie. Dziękujemy wam bardzo. Pozdrawiamy z Katowic i widzimy się w następnym odcinku. Elo! Elo!